Kilka, słuchajcie, dojechałem już na miejsce, tak naprawdę śpieszyłem się, jak widzieliście, dość nawet szybko jechałem, jak na mnie, kiedy ja przeważnie jadę 80 na godzinę i nie więcej, ale śpieszyłem się mega, bo chciałem dostać się na moje ulubione miejsce nad morzem jeszcze zanim zrobi się ciemno. No i lecę do niego, bo słuchajcie, chmury się zbierają, robi się tu już za mną troszkę ciemno, ale lecę, bo lubię tamto miejsce, więc zaraz się zobaczymy na tamto miejsce. Jezu, cieszę się mega, że tu jestem. Słuchajcie, nie wierzę. Dotarłem. Jezus, jak to jest pięknie. Jezus, jarają mi takie miejsce. Ja uwielbiam morze. Uwielbiam morze, wodę i w ogóle wszystko, co jest związane w ogóle. O, tak. To jest to miejsce. Uwielbiam tu być. Się teraz rozpłaczę. Tu jest ślicznie. Oh my gosh. To jest miejsce na moje przemyślenie. Uwielbiam. Jest cisza, spokój, szum wody, szum fal. Jest tu ślicznie, nie ma ludzi. Jest po prostu spokój taki wewnętrzny, normalnie. Trochę pizga, ale to nic, słuchajcie, to nic. To rekompensuje, słuchajcie, wszystko. Kompletnie wszystko. To czy pizga, czy zimno, ciepło rekompensuje ten widok, ten szum fal, wszystko. Serio. Piękny tu jest, naprawdę. Mam nadzieję, że jako taką mnie widać. Słuchajcie, wsiadłem właśnie do samochodu i mega, mega się cieszę, że zdążyłem, słuchajcie, zanim się zrobił ciemno. Bo już, słuchajcie, za mną jest ciemno, więc stwierdziłem, że wsiadam do auta i jedziemy dalej, słuchajcie. Pierwsze co, pojedziemy sobie do Oshou. Na pewno muszę coś zjeść. Nie wiem, czy w tym Oshou coś zjem, czy właśnie zajdę do Maka. Pójdę do Oshou, słuchajcie. Zrobię zakupy jako takie. Potem możemy jechać do Parku Oliwskiego, tylko nie wiem, czy pojadę sam, czy właśnie ze znajomymi. No fajnie by było też się wszyscy razem jakoś zgrać i wspólnie pojechać ze przyjaciółmi, z moimi z Gdyni, bo w Gdyni mam właśnie przyjaciół. I musiałam się z nimi dogadać, czy jedziemy wszyscy, czy jednak nie, więc No dobra, teraz muszę zastanowić, pogadać z nimi i zobaczymy, co dalej. A my się widzimy już po prostu później, a w Oshou muszę zrobić takie mini zakupy, bo trochę rzeczy mi brakuje na prezenty, a no wypadałoby jeszcze coś dołożyć. Boże, okulary mi parują chyba, więc... To nie okulary mi parują, tylko w aparacie wszystko paruje. Więc ja się do was odezwę już później, jak mi aparat odparuje. Jak dojedę do miejsca już.
musiałem wyjść do tego parku, mimo że powiedziałem, że będę wracać do domu, to musiałem wyjść do tego parku, mimo że ciekawe, co będę tutaj robił. Hejka, słuchajcie, jestem już w samochodzie. Widzicie mnie na żółto, bo pali się po prostu światło w aucie. Nie będę zmykać już do domu. Jest już, słuchajcie... Nie, telefon mi spadł. iPhone? Help me! Help me, iPhone! Jest, o! Za minutkę 22. A chciałbym być o 22 w domu. Chciałbym. Słuchajcie, więc no, będę się zbierać do domku. Godzinka trasy? Plus minut, godzinka 45 minut, myślę. Jak będzie spoko na drogach. Jutro mam o 7 do pracy, dlatego dzisiaj po prostu tak wcześniej chcę. Już chcę po prostu wyjechać i chciałem być wcześniej. A jeżeli chodzi o park, to oni właśnie go zamykają, już tam chodzą, sprawdzają, czy ktoś jeszcze się szwenda, więc no, dlatego no już, że tak powiem, się zebrałam. No dobrze, ja lecę. Przeżywamy nasze życie chwytając chwilę, chcąc zachować je na później. W nadziei, że łącząc się w całość, stworzą niezapomnianą historię. Hejka, witajcie, witam was w kolejnym vlogu właśnie na moim kanale. Słuchajcie, właśnie przygotowałam sobie słoiczek z ciasteczkami dla mojej siostry jako prezent. Spakowałam się do pracy, trochę posiedziałam na YouTubie, pooglądałam parę filmików takich motywacyjnych, bo ostatnio się... Nie ostatnio się motywuję, tylko po prostu ostatnio lubię oglądać takie filmy, bo motywują mnie po prostu. I co? Ja też się zbieram, bo już jest, słuchajcie, za chwilę 7. Ja mam do pracy dzisiaj na 7, więc jest 6:42, więc wypadałoby zaraz wyruszyć i jechać do pracy. Co po pracy? Nie wiem, słuchajcie, mam pełno tych paczek świątecznych do spakowania i parę takich dodatkowych rzeczy. Jeszcze muszę iść na targowisko, kupić taką paczuszkę, fajną zadyszkę, widziałam właśnie z Mikołajkami związanymi dla mojego chrześniaka. To jest to. No i co, nie wiem, chyba dzisiaj nawet skoczymy gdzieś na miasto. Czemu by nie? Co wy na to? Nie będę zabierał aparatu, słuchajcie, bo jak biorę ten aparat do samochodu, to on mi tak paruje, że nawet go odpalę w takim momencie, jakbym chciał, to i tak muszę odczekać 10 minut, więc dla mnie to jest trochę szkoda czasu i po prostu ponagrywam dla was telefonem. Więc co? Ja lecę do pracy, a życzę wam miłego oglądania tego vlogu. Mam nadzieję, że będzie ciekawy, no. No dobra, to ja lecę.
Let it go.